Cześć. Jeżeli interesujesz się pływaniem, zasubskrybuj ten kanał i napisz w komentarzu, jaki temat możemy dla Ciebie rozwinąć. Dzisiaj przyszedł czas na 3 najlepsze ćwiczenia koordynacyjne w stylu grzbietowym. Zaczynamy! Przekładankę rozpoczynamy od leżenia na plecach. Prawa ręka jest wzdłuż tułowia, lewa wyprostowana nad głową z małym palcem skierowanym do dna. W jednym momencie lewa ręka wykonuje chwyt wody, a prawy bark wychodzi nad wodę. Lewa ręka wykonuje pociągnięcie, a prawą przenosimy nad wodą z jednoczesnym obrotem dłoni o 180 stopni. Podczas gdy lewa ręka wykonuje ostatnią fazę podwodną, odepchnięcie, prawa ręka wchodzi do wody małym palcem, wracając do pozycji początkowej, a dokładnie jej odbicia lustrzanego. Po 3 sekundach przerwy powtarzamy ruch analogicznie na drugą stronę. Przekładanka z ręką uniesioną nad wodą różni się jedynie pozycją początkową i stopniem trudności. Rozpoczynamy od leżenia na plecach, prawa ręka wyprostowana, uniesiona nad wodą pod kątem prostym do tułowia, dłoń obrócona małym palcem w kierunku płynięcia. Lewa ręka wyprostowana nad głową wykonuje delikatny sculling. Utrzymanie tej pozycji wymaga od nas mocnej pracy nóg oraz napiętych mięśni core. Ruch rozpoczynamy od lewej ręki chwytem wody, następnie wykonujemy pociągnięcie i odepchnięcie połączone z włożeniem do wody ręki prawej. Prawa ręka zostaje wyprostowana nad głową, lewy bark płynnie rozpoczyna fazę nadwodną ręki lewej, którą zatrzymujemy pod kątem 90 stopni do tułowia z dłonią przygotowaną małym palcem w kierunku płynięcia. Pozycję utrzymujemy przez 3 sekundy, po czym powtarzamy na drugą stronę. Grzbiet z klaśnięciem rozpoczynamy od pełnego cyklu, czyli dwóch ruchów pełnym stylem grzbietowym, po których zatrzymujemy pracę ramion i zamieniamy je miejscami, płynnie przenosząc ramiona nad wodą z klaśnięciem w momencie mijania. Bez żadnej przerwy czynność powtarzamy na drugą stronę i kontynuujemy przez cały dystans. Ćwiczenia warto spróbować na sucho, bo jest niemałym wyzwaniem koordynacyjnym dla naszego mózgu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.